Cześć, z tej strony Tainrix i witam Was serdecznie na moim kanale. Jeżeli chcecie być na bieżąco, kliknijcie suba, dajcie lajka pod filmikiem, wtedy będzie się rozrastał mój kanał. I co? I dzisiaj zaczynamy kolejny odcinek z gry Restaurant Tycoon 2. I co? A w sumie chwila. Po co ja to otwieram? Chwila. Zamykamy. Closet. Zamykamy to. Bo tak jak mówiłem wczoraj. We wczorajszym odcinku. Dzisiaj troszkę tutaj podziałamy, jeżeli chodzi o przebudowę. W międzyczasie postarałem się trochę zarobić trochę kasy, raczej tutaj akurat mam 3 tysiaki, jak widzicie, więc niedużo, ale postarałem się trochę więcej kasy uzbierać i tak, dostałem schody za friko, takie podstawowe schody. Do tego kupiłem drugi level, znaczy się poziom. Tutaj drogę objazdową, nie wiem, chyba tego wczoraj nie było, nie. Drive-thru. Tutaj mogą auta przyjeżdżać i sobie objadą, wezmą sobie zamówienie i pojadą tutaj i tutaj zbiorą, więc mam drive-thru, powiększyłem restaurację, widzicie, tutaj w bok poszło o 1, tutaj w tył o 2. Teraz aktualnie mogę sobie poszerzyć jeszcze chyba, nie tylko to. I tutaj ten ogródek z tyłu się powiększył i chyba następne ulepszenie, które jest za 16 tysięcy, mega plot. Chyba powiększa mi tutaj ogródek jeszcze do tyłu. Nie jestem pewny. Sprawdzimy, jak będziemy mieli tyle kasy. Ale w dzisiejszym odcinku zajmiemy się przebudową. Skoro już ludzie weszli, nie będę ich wyrzucał. Poczekamy chwilę, niech sobie zjedzą. A ja za ten czas, jeżeli jest blisko aż tam. Jest jeszcze bliżej coś. Tam lub tam. No dobra, biegniemy tam. Chodzi mi o to, że skoczę do... Co to jest za dom tutaj? Nie wiem, czyj to jest dom. Bym tam skoczył. Albo ta restauracja. Bo tutaj mamy ten... to auto, gdzie podjeżdżamy naszym autem i tam sprzedajemy... food truck area. Tutaj sprzedajemy i mogę spróbować tutaj coś ogarnąć, te najlepiej 63, bo mamy tego questa dziennego. Chwila, zaraz będzie zrobione ciasto. Tutaj szybko trzeba klikać. O, najlepsze jest tamto właśnie, co on zamawiał, nie wiem co to było, chińszczyzna jakaś, właśnie jeszcze wam pokażę, co się zmieniło zaraz. Co teraz muszę? Left, right, ok. Następny, cake, niech się robi. Tutaj mam questa na 62 punkty. Maksymalnie chyba miałem 53, czy coś koło tego. Więc myślę, że żeby to zrobić, to zaraz sprawdzimy, czy tak jest. Ale ja bym włączył menu moje i wyłączył opcję tych rzeczy, które są właśnie tak jak to, że dużo więcej czasu zajmują. I zaraz to sprawdzimy. A, jeszcze teraz muszę góra, dół. Też nie za bardzo, trochę za dużo czasu to zajmuje. Mamy jeszcze 45 sekund, 32, już mamy punkty. Nie ogarniemy raczej właśnie tych 60, więc spróbujemy zaraz, skoro i tak tam czekam, aż on sobie pójdą, to jeszcze raz spróbujemy tutaj. Dobra, tutaj szybko pieczemy coś. Nie wiem co. Zupę robimy. A, szybko tniemy i gotujemy. Ok. 50 spokojnie zrobimy. Co to jest? Czemu? Dałem finish jeszcze raz? Co to jest za zupa? No dobra, więcej nie zrobimy. Teraz spróbujemy tak. Nie restaurant, menu. Take off i take off.
Chwila, tutaj mogę? Chyba nie mogę. Nie wiem, co to było z tego. Chyba Moshi to było. To jest za 4 dolce. A te mogę tutaj ceny. Tutaj nic nie mogę robić. Bez sensu. Po co to? Okej. Okay. Take off. O właśnie. Zaraz do tego. To z powrotem wszystko damy. Tylko na razie chciałbym mieć w menu tylko te moshi. I zobaczymy, czy mam rację z tym. Co chcę zrobić? Dobra, jest tylko moshi teraz. Idziemy do food truck i zobaczymy, czy oni będą tylko moshi zamawiali. Jeżeli tak, to spokojnie tutaj. O właśnie, i to jest ten sposób na ten food truck. Zobaczcie. I już 8. No trochę mniej punktów dają. Tylko 4, ale szybkość wykonania. Tylko tutaj szybko klikamy. Zobaczcie, już jest 20 punktów. A dopiero 20 sekund minęło chyba. Dobra, więc jeżeli ktoś miał problem z tym zadaniem, to jest właśnie sposób. Wybieracie sobie najłatwiejszą rzecz, którą macie do zrobienia. W moim przypadku jest to Moshi. Ona daje 4 punkty, ale zajmuje wykonanie dosłownie chwilę. I tak możecie szybko tutaj nabić te 62. Czyli jakiś rekordzik zaraz zrobimy. Zobaczcie, dopiero minęła minuta, a już mamy... Oj, teraz nie kliknąłem. I dobra, 60 mamy w minutę, także 120 powinniśmy dać radę. Już mamy ogarnięte zadanie. Ale dokończymy. I w ten sposób, szkoda, że tutaj trzeba to za każdym razem wyłączyć, ale w ten sposób można tutaj fajnie kasę zbierać. Siedzicie tu 2 minuty i klikacie i w 2 minuty macie stówkę, może nawet więcej, jeżeli znajdziecie lepsze danie, które się szybko robi, a więcej za nie płacą. Wypas. Więc o, dobra, to jest dobry sposób, jeżeli chodzi o food truck, jeżeli chodzi o to zadanie dzienne, które mamy do wykonania. Trochę myszkę trzeba dobrze sobie ustawić, żeby dobrze klikać. No, 120 nie dałem rady. Chociaż? Nie dam rady. Aj, nie dałem. Dobra, 5 diamentów, 116, pięknie. Collector Rewards. Tutaj nic nie dostałem, ale menu możemy znowu włączyć. I tutaj znowu dodajemy wszystko do menu, żeby to sprzedawać, ale w sumie, jak tak teraz patrzę, to żeby dobrze i szybko zarobić, trzeba po prostu powybierać te rzeczy, które się naprawdę szybko robią. Take off, nie, dobra. Które się naprawdę szybko robią i łatwa kasa jest. Więc nie będziemy mieli tyle gwiazdek, nie będziemy mieli tamtego, ale szybko będziemy zarabiali. Dobra. Bierzemy się za przebudowę, więc żeby się wziąć za przebudowę, na razie sobie wszystko zniszczymy. I będziemy stawiali wszystko od nowa. Można jakoś tak wszystko naraz. Demolish. Change placement. Pick item. A nie, ja nie chcę. Ej, Boże, to mi teraz kupiło. Paint, edit, move, store. Czyli dwójkę. Klikamy dwójka. Nie chcę koloru. To też sobie. Wszystko musimy sprzedać. Co jest? You cannot delete this. Ja nie chcę delete, ja chcę store. Nie mogę? Right now? Czemu nie mogę right now? Przecież mam zamknięte. O co chodzi? Ej. Nie chcę koloru.
Są kwiatki? To też, kwiatki też są do... Czyli tutaj już może się moja restauracja zaczynać, ok. Czyli już ją będziemy mieli troszkę większą. Cak, 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 cak. Szkoda, że nie można zaznaczyć, usunąć wszystko. Okej. A, tu jest kasa. Okej. Może dlatego, że tam jest kasa. Exit. Kasa. Też kasa? Nie, nie ma kasy. A, on ma kasę. Dobra. Ty nie masz kasy. Gdzieś jeszcze kasa leży? Nie leży. No to niszczymy dalej. Dwójeczka. Czemu nie mogę? Dziwne. Więc zaraz postaramy się to gdzieś przestawić. Przynajmniej nie mogę. Czemu? Czemu nie mogę? A to jest mój napis. Też mogę schować. Okej. Okay. Dobrze. Dobra, jak się nie da, to się nie da. Ach, tutaj jeszcze mamy lampy. Dobra, teraz tak. Mogę to przesunąć? Też nie mogę. Czemu? Empty restaurant. Yes, please. Teraz? O, teraz mogę. Ok. Dobrze, więc tak. Co zrobimy najpierw? Górę później. Zajmiemy się później górą. Najpierw zobaczymy. Restaurant, dekoracje, konsole. Tables, chairs, kitchen, bedroom. Dekoracje. Ja bym chciał podłogę. Tutaj. Floor, flooring. O, jest. I to są. Wood. Teraz nie wiem, jak to. Use manual mode. Co? A to? Floors cannot overlook. Ale ja bym chciał to zakryć, no. Spróbujmy. O co chodzi? A może to trzeba schować? Exit. A chwilę, bo tu teraz przecież mogę zrobić tak. Pach. Nie. No i tutaj już mamy pierwszy problem. Flooring, więc my... Chwila, dobra, kumam. Raczej chyba kumam. Roof, a nie, no to jest roof. Walls, doors, roofs. Ja nie chcę roof, ja chcę flooring. Czemu to jest takie? Use manual, flooring mode set manual. Okej. Okay. A, okej, okay, dobra. Czyli to o to chodziło. Okej. Okay. Cak, cak, cak. Pięknie. Aha, to się odwraca inaczej. No dobra. Ale flooring jest chyba za friko. Nie jestem pewny, ale tak to wygląda, jakby było za friko. Aż na dwór? Chyba nie możemy aż tutaj. Czy możemy? Możemy. Spoczko, to zrobimy. Aż tam. Powiększymy ją całkowicie. Nie da się? Floors can not overlap. Ile? Czy to chodzi o tą podłogę? Tak. Dlaczego to tak jest? No dobra. Dobra. Zrobimy. Znaczy zostawimy tak. To lecimy z tym. Mam nadzieję, że to się dobrze... zrobi, nie, źle się zrobi. Ja bym chciał tak, 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 tak i tak, okej. Okay. Dobra, tutaj mamy całkowitą naszą przestrzeń.
Aha, czyli ja bym musiał teraz, jeżeli chcę faktycznie to usunąć. O, widzicie. Delete. I delete. A jakbym to dał delete? Dobra. To też wszystko naraz zrobimy. Wtedy będzie jednolita podłoga. Jaką podłóżkę zrobimy? Co to jest za podłoga? Zobaczmy, tylko tak zerknę, jak wygląda. Ładna. Ładna. Aha, dobra, zrobimy tak. Delete. Ok. Czyli tak, tu to też delete. Tutaj będą u nas wchodzili prawdopodobnie. Lub. Ile tu na pewno będzie odbiór? A tu będzie. Będą auta jechały. Dobra, tutaj zrobimy łazienkę. Może, nie wiem jak dużą. Właśnie nie wiem jak dużą. Co tam w ogóle mamy w łazience do postawienia? Bathroom. Ok, na drzwi, czyli męska. A co to jest? Neutral bathroom. Ja nie mogę. Bez jaj. Neutral. Co to w ogóle ma być? No dobra, ale wychodzi na to, że muszą być trzy łazienki. Teraz tak, jeżeli to postawimy, to jest podwójne, czyli. Oj, dobrze. Zacznijmy od ścian może. Ściany, gdzie są ściany? Walls. Na 4. Zróbmy na. Czemu nie? O, teraz może być. Tak. I tak. Nie. Wróć. Obróć mi to. Dam tutaj. Aha, i tutaj też bym musiał zamknąć, tak? Tutaj zamykamy oczywiście. I tutaj też. Mam nadzieję, że okna się da wstawić. Czemu to? Aha, jest do końca, dobra. Tutaj i jeszcze jedno tutaj na pewno będzie. No, wchodzimy. Teraz tak, raz, dwa, trzy. Raz i dwa. Dobrze. Tutaj nie wiem, co jeszcze zrobimy. Może taki romantyczny zakątek się okaże. Na razie zróbmy to tak. I tak, sam tutaj teraz. Czy to jest, co to jest? Glass wall. Modern wall door. Modern wall. Window. To tu są drzwi i okna. Myślę, są jeszcze doors. O, tu są drzwi też. Dobrze. Tak, do łazienki zrobimy drzwi. Czemu te ściany są tylko w jednym kolorze? Troszkę niefajnie, ale dobra. Weźmy to. Nie to, to R. Aha. Czyli one muszą być co dwa, więc szersze bym musiał zrobić. Albo tutaj, dobra. Tutaj zrobimy, tutaj i tutaj, ok. Czyli to musimy usunąć. E, ściana, story. I tutaj tak. Teraz bierzemy to i. Odwracamy raz trochę do pani, że te ściany są szare, a te są. Można zmienić. Aha, można zmienić kolor przecież. Paint i. Primary, secondary. Nie wiem, który jest za co odpowiedzialny.
Weźmy szary. Nie ten. Ten też nie. Ten. Nie. Piaskowy taki bardziej. Kurczę. A ta, tą ścianę. A tą ścianę. Przyszedł bani. Aha, i to jest ten dół. Okej, okay, okej. Okay. Aha, bo to są ściany zewnętrzne. Dobra, już kumam chyba. Czyli to musimy zmienić. To zmieniamy, zmieniamy, zmieniamy. Tak mi się wydaje, że to są zewnętrzne ściany. Bardziej. Dobra, tutaj zmieniłem kolor, ale dobra, nieważne. Walls. Ta nie. Ta? O, już bardziej pasuje. Tak, tak. Tak, tak. I tak. Ciekawe, czy mogę wyjść przez ścianę, jak jestem? Nie, nie mogę. Muszę przez drzwi. Dobra. A ten kolor musimy zmienić z powrotem. No jaki to jest kolor? Nie, 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 wróć! Kurczę, i zepsułem. I zepsułem. Aha, bo ja może drzwi... Nie, nie zaznaczyłem drzwi. No halo, halo, nie mam czasu teraz pisać. Sorry, sorry. Ale jak będę pisał, to ten odcinek zajmie wieki. Więc nie będę teraz pisał. Dobra, zostawimy taki kolor na razie. Zmieni się go z czasem. I teraz tak. Bedroom. A tutaj zrobimy. Tak. Męski zrobimy tu. A tutaj zrobimy ten trzeci, no co zrobić, jak jest, jak tak chcą. Halo, ale ja tu chcę wejść. Nie mo... A, dobra, czyli ten szyld musi być wyżej. Zmiany widzę, tak, zmiany, 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 ale nie pisz, nie będę pisał. Sorry, chłopaki, nie będę pisał. Gdzie to było znowu? Dobra. Tutaj i teraz chciałem floors. Flooring, ok. I zrobimy tak. I teraz nie mogę. O, mogę. Tak, jest jedna podłoga. Idziemy do następnej podłogi. Cak, cak. Mam nadzieję, że w dzisiejszym odcinku to skończę, bo trochę dużo czasu mi na to schodzi. Może nie miałem usuwać całkowicie wszystkiego. Dobra, teraz tak. Lecimy dalej. Exit. Co teraz mamy? Nie to jedyneczka. Bathroom. I tak. Tutaj postawimy umywaleczki. Kurczę, ile mam kasy w ogóle? Oj, trochę to schodzi na to. No wszędzie damy to same, żeby nikt nie był poszkodowany. Teraz damy kibelek gdzieś. RK, może tutaj? Tutaj, tutaj? Będzie trzeba. Najwyżej się to przestawi. Na razie, a nie, mogłem dać kawałek od ściany. Lepiej tutaj. Chociaż trochę duże te łazienki zrobiłem, coś mi się wydaje. Lustro. Lustro. To jest lustro? Nie czytałem. Mirror, mirror, mirror. Damy kwadratowy mirror. O, tutaj. Pa. Uj, zaraz mi kasy braknie już na samych tych łazienkach. Ale w sumie łazienek nie było, więc muszę wszystko kupić. Teraz tak. No, ten musimy przestawić. Move tutaj. Papier.
To tak można położyć po prostu papier. Wooden sink. Ok, sink już mamy. To to jest mirror. Mirror mamy. Mirror, mirror, mirror. Towel. Towel damy tutaj. Tutaj? Tutaj damy przy drzwiach. No, za duże tu łazienki zrobiłem. Ewidentnie. Mogły być dużo mniejsze, no ale na razie tak zostawimy. Może coś jeszcze się pojawi w grze, co będzie można ustawić. Teraz tak, brush. Jak najbardziej. Brush musi być. W każdej łazience oczywiście. Brush. Teraz co? Pluger. Jak najbardziej. Stawiamy. Nie wiadomo, co tam się wydarzy. Kto co narobi. Mamy plugery. 3. Teraz papier. Cenę za wszystko na te toalety. No cóż, cóż. Nie wiem, czy z tej strony, z drugiej strony by było lepiej, albo tutaj, czyli... A, dajmy tu. A co tam? Za blisko, ale nieważne, dobra. Lecimy dalej. Co tam piszesz? Mam nadzieję, że nie masz stołu i krzesła w inwentary, bo kasa ci się kończy. Wiem, wiem. Push button. Okej, to jeszcze to trzeba. To. Dobrze, że jeszcze jest, nawet jeżeli bym faktycznie wszystko sprzedał, wszystkie stoły. No i dobra, i kibel taki jest. No, za dużo miejsca. Ewidentnie mogłem co najmniej... No, chyba tak zrobimy. Przesuwamy. Przesuwamy, bo to za dużo miejsca. Chyba nawet tutaj, tylko z drugiej strony to damy. O, tak. Move. Takie. O, to wystarczy w zupełności. Nawet jest jeszcze za daleko. Aha, jeszcze ten znaczek tam trzeba przesunąć. Move, move. Nie tak. Co ja zrobiłem? Co to było? Exit. Jejku, co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem? Tu jest, dobra. Będzie trochę roboty. Raczej myślę, że z łazienkami to będzie najgorzej, potem będzie tylko łatwiej. Move. O, właśnie, move. Tak jest. Potem będzie tylko łatwiej, bo musimy tylko poustawiać wszystko. Aha, ściany zewnętrzne. Aha, nie, w sumie mamy te ściany jeszcze. Dobra, dobra, dobra. Nie powinno być tak problematycznie. Okej, okay, tak. Ta ściana będzie innego koloru. Potem się z tym pobawię. Postaram się to poukładać. Tutaj damy tak, tak i tak. Delay. Teraz tak, czy... Aha, jestem na dworze. Dobra, nie ma. To nie jest tak źle, bo z góry mogę wszystkim zrobić podłogi. Jedyneczka. Nie chciałem tego. Chciałem podłogi. Jezu, ja już się tutaj trochę pocę. Może zmienimy podłogi. Skoro zmieniamy wszystko, to zmienimy też podłogi. Chwila, czy mi się uda. Tutaj. Przeciągnąć aż do... Wybiegnę stąd. Pójdę tutaj. Teraz tutaj. Tutaj i tutaj. Bardzo ładnie, dobra. Tutaj, co my tutaj zrobimy? Kuchnia to będzie za daleko, żeby tam była.
Tak mi się przynajmniej wydaje. Tak mi się przynajmniej wydaje. Tu się odbija. Dobra, chwila. Co my mamy w inwentory? Tu się odbiera zamówienia, więc. Gdzie to jest? Gdzie jest to z telefonem? Mam nadzieję, że nie usunąłem tego. To jest to. To jest z telefonem, więc postawimy to tutaj. Gdzieś tutaj. No tutaj postawmy. I teraz tak, jeżeli chodzi o kuchnię, to chciałem to zrobić tak. Jak to chciałem zrobić? Żeby usprawdzić to trochę. Kuchnię postawimy w taki sposób, że tutaj będzie to, że oni wydają to jedzenie. Piece damy tutaj, dwa wystarczą. To są szafki, szafeczki, szafunie. Aha, to powinienem obrócić. I tak, szafki damy raz, dwa, trzy. Mamy czterech kucharzy, damy cztery. I do tego piekarniki. Piekarniki damy w tą stronę. W ten sposób oni tutaj będą tylko chodzili między tym i będą bardzo szybko to załatwiali. Mów. Obróć. O właśnie, tak to ma być. I dzięki temu tutaj to będzie cienka kuchnia, ale będą wszystko załatwiali, więc może przeciągniemy kuchnię tam. Na razie to tak zostawimy w ten sposób, taką otwartą kuchnię. I tutaj na koniec damy chyba lodówkę. R. Tą stronę, niby że w kuchni, niech jest. Oni tutaj będą dzwonili. Dobra, chyba będzie dobrze. Nie jestem pewny jeszcze, ale tak mi się wydaje, że raczej to ogarniemy w ten sposób. Teraz tak, jeżeli... Chociaż chwila, może będziemy... Może tą kuchnię źle zrobiłem. Może te łazienki źle zrobiłem. Teraz tak myślę. No ale dobra, tu jest kuchnia. To zróbmy wejście do góry gdzieś tu przy kuchni. I może właśnie zrobimy je... Tutaj? Tutaj? Tutaj może to zrobię. A tu? Nie, bo tam zamknę i tam nic nie będzie w końcu. Dobra, zrobimy... Tam będzie przejście, tu będzie krzesło, stolik, krzesło. I tu nic nie musi być. Ej, Jay, jedź mi stąd. Bo zmienię serwer. Gdzie by to umieścić? Tutaj krzesło, stolik. No boże, chłopie, daj spokój. Daj spokój. Nie teraz. Stolik. Krzesło tu. Tu za blisko. Dajmy tutaj, na razie. Na razie dajmy tutaj i tutaj weźmiemy kawałek stolu. Nie, nie ten kawałek, no dobra. Mogę wejść? Mogę wejść. Mów. Co to jest? Nie chcę, aha, ja chcę to... Mów, ok, tutaj. Dobra. Mów, nie. Store. Teraz to, move. Tutaj, o.
Dobra, teraz gdzie jest ten roof? The roof, the roof, the roof is on fire. Ok, i tak wystarczy. W zupełności jest ok. Chociaż może nie jest ok. No nie, no będzie ok, będzie ok. Coś tutaj zmieścimy, stoliki jakieś. Na spokojnie. Dobra, wykorzystajmy te ściany, które mamy. Co to jest? Nie to, nie to, nie to. Wall. No właśnie. Czyli to były zewnętrzne ściany. Aha, chwila, bo ja tu nie mam takich ścian, które są oznacznikiem, gdzie jest glass wall. Drive-thru window, właśnie, drive-thru window. Tylko który jest teraz? Large panel. Nie, 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 nie chcę tego. Co to jest? Modern wall? Wall? Aha, to jeszcze te ciebie muszę przesunąć. Gdzie są te ściany ze szkła? Na początku będzie troszkę kijowo, ale to pozmieniamy z czasem. Teraz będziemy mieli zarys lekki. Ta ściana. To nie tak, nie tak, nie tak. Move. Nie. Ok. I jeszcze jedna. Ok, mamy to. Czyli mamy, powiedzmy, taką podstawową restaurację. Ciekawe, jak mi spadną gwiazdki, jak włączę z powrotem, żeby ludzie wchodzili. A na razie, chwila. Tutaj mamy to. Obróćmy to. Ładnie tutaj zabudujmy naszą kuchnię. Dobra, niech będzie tak. Large panel. Aha, czyli to są te panele, które były tutaj do góry. Że niby tutaj. O, właśnie. Jest, jest. Coś tu wychodzi. I ciężko się to układa. Oj, oj. No nie trafię. O, chyba trafiłem. Dobra, tutaj ile mi jeszcze ich zostało, nie wiem. Nie wiem, ile mi ich zostało, więc no próbujmy. Tak,
Mogę to nałożyć? Mogę, dobra, niech tak będzie. Aha, bo tutaj jeszcze niżej można je dać. Tak to było zrobione. Czy nie? Nie, chyba nie. Modern Wall. Okej, Modern Wall na razie zostawimy. Na razie sobie podłogę zrobimy. Chwila. Podłoga. Flooring. I zrobimy wooden. Zrobimy na całości aż stąd i tam pojechałem. No zrób całość, pomyślimy, czy to zmienić. Na razie niech jest w ten sposób. Jak tutaj nasi szefowie. Aha, i tutaj chwila, bo tutaj jest ważne chyba, żeby pokazać, gdzie jest wejście. Co to jest? Roof. Nie, to nie. Lampy. Lampy by trzeba było powiesić. Było ładnie jasno. Ha. Gdzie teraz? Zróbmy tutaj. I bardziej na środku może. Escape, E, move. Tutaj. Będą na środku? Będą. I damy tutaj na razie z dwie. Teraz tak, co tu jest? To nam zostało i to nam zostało. To nam na razie nie jest potrzebne, chyba. Wykorzystajmy może na początek. Na początek, a tu w sumie by było fajnie same szklane drzwi. Jak to zrobimy tak i tak, to tu będzie przejście. Okej, okay, tak to zrobimy. Ale tutaj będzie kijowo. Ile ich mam? Jeszcze jeden, oj. Zaszala, ale dobra, spoko. Tak to zrobimy. Tutaj będą stoły podwójne. I tutaj będzie następny. No nie wiem, jak to teraz. Te małe stoliki będziemy musieli wymienić. Wolę duże. Dobra, tu będzie ten, tu będzie puste. Stoliki. Na razie zrobimy tak. Ok. I krzesła. Mało krzeseł. Co to za krzesła są w ogóle? Skąd ja je mam? Takie coś miałem. Aż dziwne. Tu będzie więcej osób mogło usiąść sobie. W sumie. Oj, nie tak. Panie, move. O tak. W sumie mamy cztery jeszcze, chwila, jakbym poleciał po bandzie i postawił jeszcze tu i tu. Spróbujemy jeden taki stolik, dobra. Move tutaj i tutaj. Do tego dostawimy jeszcze, nie tak, panie. Tu. Obróć. Okej, okay, zobaczymy, jak to będzie działało. Bo w sumie jeszcze jeden by tu się zmieścił, to byśmy przesunęli tutaj. W zasadzie sześcioosobowe stoliki. No i będziemy jeszcze przestawiali kilka razy pewnie. A tutaj na razie, jako że nie mamy stolika, w sumie możemy kupić jeszcze jeden stolik podwójny. Tables tutaj. Bach, jest. Mamy jeszcze te takie ławy. O ile one są, te ławy? Chairs. O ile one są? Po 60. To kupimy, panie. Panie. Tak. Chociaż z tej strony mogłem dać faktycznie co innego. Czyli na przykład krzesło jakieś. No, dobra, może. Na razie tak zostawimy. Zobaczmy, co jeszcze możemy sobie tu postawić. Modern wall. Brick. Dobra, tutaj postawimy jakieś kwiatuszki może między nimi.
Tutaj mogą wstać. Spokojnie. Tutaj trzeba będzie więcej kwiatów postawić. Tutaj przy drzwiach postawimy o krzesełka. Tip jar. Tutaj mamy stolik. O, a na nim postawimy jar. I będą mogli nam coś dać. Dużo ścian nam jeszcze zostało. O dziwo. Aha, bo tutaj cała kuchnia była zabudowana. No dobra, na razie od kuchni mamy to bardzo daleko. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze pomieszczę trochę tych stolików pojedynczych, podwójnych, potrójnych, razy 10 i tak dalej. No zobaczmy, jak to będzie działało. Odpalimy to, włączę wszystko, dam open. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Set restaurant to open. Ok. Jest otwarta? Aha, wchodzą mi tutaj. Aha. Dobra, to już mamy mały problem. Muszę przestawić. Da się to przestawić teraz? Chyba nie. Move. O, da się, dobra. To przestawimy tu na razie. Move. Tutaj. Z otwartą ścianą będziemy. Dobra. Move i tutaj. Czyli to już mi nie wyszło. Już widzę, że mam problem z tym. Tym bardziej, że oni wchodzą teraz w stoliki. Kulawo troszkę. No ale dobra, to już się nauczymy na przyszłość, że tak nie stawiać tego. Będę musiał obrócić te stoliki w tą stronę i wtedy tutaj będzie w sam raz to wyglądało. I może tutaj dojdziemy. Więc to na pewno jest do poprawy. Te stoliki zobaczymy. O, szefowie, co oni robią? Czy... Chyba pójdą tam w końcu, co? Pójdziecie sobie? Idźcie pracować. O, właśnie. Haha, teraz jeden szef siedzi z klientami. Zobaczcie, to jest robota. Dobra, i zobaczmy, jak tutaj to działa. Czy to działa tak, jak chciałem? Że oni mają tutaj blisko, tu się odwracają, tutaj gotują i tutaj stawiają, więc to bardzo powinno usprawnić ich pracę. Lodówka jest tutaj blisko, więc jeżeli będą zamówienia, podchodzą tutaj bardzo blisko, mają lodówkę, tak, 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 tak. A tutaj jest ten stolik z zamówieniami, tylko że to trochę zepsułem. Gdzie jest drive-thru? Zobaczmy, jeszcze właśnie, drive-thru jeszcze sprawdzimy. No i dobra, ciężko się wychodzi, to muszę poprawić. Drive-thru. I nie mogę tego włączyć. Dlaczego? Chyba to zepsułem. A gwiazdki jak spadły? 3-2 mam. Wow. Wow. Dobra, zamówienia zebrane. Muszę chyba teraz więcej tych kelnerów załatwić. Dobra, ale no jakoś to pracuje. Dobra, spróbujemy. A co ty teraz nie możesz? Aha, już mamy to. Dobra, i on sobie idzie do drzwi. Nie, on sobie tutaj wychodzi. Dobra. Fajnie. Także tutaj zepsuliśmy dużo. Czy ja zepsułem? To sprawdzimy. Dobra, zamienię te ściany. Może tutaj dam jedną. Spróbujemy. To na razie nie działa, więc możemy to chyba przesunąć. Nie tutaj. To chciałem. Move tutaj. To damy tutaj i zobaczymy, czy teraz to będzie działało. Exit. Wyjdźmy na dwór. Jak damy radę? Nie działa. Więc może jeszcze tą ścianę trzeba dać tam, a tamtą tutaj. Więc spróbujemy. Move. Jeszcze zrobię z tej strony wyjście, może drzwi jakieś. O. Jak nie będzie działało, to muszę iść do kogoś zobaczyć, jak to tam wygląda. Teraz zobaczmy. Czy dam radę włączyć drive-thru?
Czy dalej będzie coś zepsute? Okej, okay, nie mogę. A tutaj? Open. No jest. Is already open. Music mamy włączony. Deliver. Large. Small. Large. No drive-thru jest rzekomo włączony. O, tutaj zobaczmy, jaka będzie ocena. Oj, nie ma oceny. Dobra, ale jest trochę kasy. Co tutaj? No tutaj coś zepsułem w tym drive-thru. Które to jest okienko tutaj pierwsze. Aha, i drzwi są takie otwarte, dobra. Dobra, nie mam pojęcia. Tutaj wyglądają tak samo. Coś zepsułem, muszę to naprawić, ale dobra. Na tym skończymy dzisiejszy odcinek. Coś zepsułem. Tutaj postaram się oczywiście upgrade'ować teraz, bo teraz nie mam kasy, tylko postawiłem wszystko, żeby tak jakoś wyglądało. Ogólnie mniej więcej o to chodzi, żeby było rozmieszczenie tutaj pełno stolików. Tutaj też jakieś stoliki chyba zmieszczę. Koło łazienek, bo czemu nie? No i pełno tutaj jakoś muszę poprzestawiać i zrobić to. No, tylko tutaj pozmieniać teraz muszę, wiadomo, bo nie zrobiłem tego dobrze. Nie przemyślałem tego. Myślałem, że skoro tam... Aha, bo tutaj... Tutaj jest takie coś, że jak to włączę... Teraz nie widzę tego. Specjal. Nie to. Quest. Nie. O, właśnie, to powinienem przestawić, jeżeli tutaj dałem drzwi. Dobra, dlatego oni się tutaj spawnują. Dobra. Ale to zrobię poza odcinkiem lub no myślę, że poza odcinkiem najlepiej, jak tu pokombinuję, to ustawię w końcu tak jak ma być i naprawię drive-thru. No a na dzisiaj to będzie koniec i zobaczycie w kolejnym odcinku jak mi poszła ta cała naprawa, przebudowa tej restauracji. Postaram się też do góry coś zrobić. No zobaczymy jak to wyjdzie. A na razie to będzie tyle, także dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej! A w sumie jeszcze zostawcie lajka i łapkę, zostawcie lajka, łapkę w górę, bo to samo, a i subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, a jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądało, jak będzie wyglądało wszystko w innych grach, które będę grał, to zostawcie lajka i suba. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!